Do kraju wróciły pierwsze cztery osoby, które ucierpiały na skutek wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. W całej Polsce wierni modlą się w kościołach w intencji zmarłych i poszkodowanych. Autokarem do Medjugorje podróżowały 44 osoby, wśród nich pielgrzymi z okolic Sokołowa, Konina i Jedlni koło Radomia. Pierwsze ustalenia służb mówiły o śmierci 11 osób. Kolejna, 12, zmarła w drodze do szpitala. Część poszkodowanych wciąż walczy o życie, innym już wczoraj udało się wrócić do kraju, o czym poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, który udał się do Chorwacji na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego. Wraz z polską delegacją do Warszawy wraca czwórka poszkodowanych w tragicznym wypadku w Chorwacji. Pozostali pozostają pod najlepszą opieką w chorwackich szpitalach. Jesteśmy na bieżąco informowani o ich stanie zdrowia. To wpis ministra, jaki ukazał się późnym wieczorem. W trakcie wizyty w Chorwacji szefowi resortu zdrowia towarzyszył wiceszef MSZ Marcin Przydacz. W mediach społecznościowych pokazał zdjęcie z lotniska. Misja z poszkodowanymi w wypadku w Chorwacji wylądowała w Warszawie. Pacjenci cały czas pozostają pod opieką lekarzy i psychologów. Poszkodowani, którzy wrócili do kraju, przebywają w polskich szpitalach. Część pielgrzymów, którzy pozostali w Chorwacji, przeżyło szok. Na miejscu pomaga im zespół polskich psychologów. Za granicę planują udać się rodziny pokrzywdzonych. Komenda Główna Policji zidentyfikowała wszystkie osoby, jakie przeżyły wypadek. W Medjugorje, miejscu, do którego podróżowali pielgrzymi, trwa modlitwa w ich intencji. Bliskość z Polakami w trakcie modlitwy Anioł Pański potwierdził ojciec święty Franciszek. Dotarła do mnie wiadomość o wypadku. Niektórzy pielgrzymi stracili życie, inni są ranni. Niech Maryja wstawia się za nimi i ich rodzinami. La Madonna interceda per tutti loro, per i familiari. Dziś wierni w całej Polsce na prośbę przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski modlili się za ofiary poszkodowanych i ich najbliższych w trakcie niedzielnej mszy świętej.